apeluję i proszę. Proszę skorzystać z tej oferty, zarejestrować się, przyjść, zaszczepić się, bo chcemy uzyskać jak najlepszą odporność na pandemię, na COVID-19. To w naszym wspólnie interesie leży, żebyśmy jak najszybciej dokonali tych szczepień i mogli wrócić do normalności. Na czwarte piętro Suwalskiego Szpitala do zmodernizowanych pomieszczeń wrócił oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym. Podczas wielomiesięcznej rewolucji budowlanej funkcjonowanie tego największego w szpitalu oddziału nie zostało przerwane choćby na jeden dzień. Prawdziwy chrzest bojowy zaczął się, gdy w świat suwalskiej neurologii, prócz robót budowlanych, wtargnęła fala zakażeń koronawirusem. Chwilę później okazało się, że specjalistyczny personel leczący udary musi zająć się pacjentami z ogromnego obszaru. Mamy aż 36 łóżek. Głównie leczymy pacjentów z udarem. W obecnej chwili łóżka są całkowicie obłożone. Zostaliśmy w tej chwili od 2 miesięcy jedynym oddziałem neurologicznym z pododdziałem udarowym w regionie, ponieważ w Ełku został oddział zlikwidowany i właściwie cały północny wschód leczy się w tej chwili u nas. Najbliższe ośrodki to jest Białystok i Olsztyn. Zakres przeprowadzanych robót był ogromny. Objął na początek prace rozbiórkowe, a potem zaczęła się prawdziwa budowlana rewolucja. Stawiano nowe ściany, wykonano roboty posadzkarskie, przebudowano wszystkie możliwe instalacje, w tym teletechniczne i gazów medycznych. Za niemal 3 300 000 wybudowano, praktycznie rzecz biorąc, zupełnie nowy oddział. Zdaniem ordynatora oddziału, dr Małgorzaty Suszyńskiej, modernizacja była tu bardzo potrzebna. Pacjenci neurologiczni nie są zwykłymi pacjentami, wymagają większej opieki, większej pielęgnacji. Bardzo często są to pacjenci leżący, niechodzący. Dlatego poprzednie warunki utrudniały nam pracę. W tej chwili mamy bardziej komfortowe warunki, zwłaszcza dla pacjentów. Na wszystkich salach są łazienki. Pacjenci mają o wiele wygodniejszy pobyt u nas. Z perspektywy personelu przede wszystkim poprawił się dostęp do łóżka pacjenta, a jest to tutaj szczególnie istotne. Nasi pacjenci są głównie leżącymi pacjentami, niepełnosprawnymi, dlatego nie jedna osoba wtedy pomaga przy takim pacjencie, tylko kilka osób, dlatego jest konieczne dojście z każdej strony. To są pacjenci, których musimy zaopatrywać we wszystkim, pomagać we wszystkich czynnościach życiowych. Na oddział trafiły również niezwykle pomocne, nowoczesne łóżka z wagami. Jeżeli chodzi o łóżka z wagą, są konieczne z uwagi na to, że pacjenci często mają choroby towarzyszące, niewydolność krążenia, musimy kontrolować ich masę. Jak również istotne jest to, że prowadzimy leczenie trombolityczne i musimy mieć pacjenta zważonego teraz już i często ten pacjent nie może być po prostu postawiony na nogi i zważony, musi być zważony w łóżku. Jest to leczenie, które ma na celu rozpuścić skrzep, który powstał w naczyniu, aby krew dopłynęła do mózgu, aby mógł prawidłowo funkcjonować. Jeżeli jest wykonane w odpowiednim czasie, szybko, reakcja jest szybka po zachorowaniu pacjenta, przynosi efekty bardzo dobre. Dla chorych w najcięższych stanach przygotowano salę intensywnego nadzoru z tak zwaną lożą pielęgniarską i potrzebnym zapleczem. Pojawi się tutaj monitoring medyczny i obiektowy. Wszystkie te zmiany były w ocenie dr Suszyńskiej po prostu niezbędne. Wszystko, ponieważ wszystko wpływa na całokształt pracy, całokształt opieki i jednocześnie przez to na komfort pacjenta. W pracy medyków zdecydowanie pomoże szereg nowych urządzeń wykorzystywanych we współczesnej medycynie. Dostaliśmy przede wszystkim nowe monitory, które są na większości sal. Otrzymaliśmy USG, dzięki czemu możemy wykonywać w oddziale USG naczyń doplerowskich. Nie musimy pacjentów wozić nigdzie. Również mamy możliwość wykonywania echo serca w oddziale, oczywiście nie przez nas, tylko przez zaprzyjaźnionych kardiologów. Ułatwia to nam pracę, nie musimy pacjentów przewozić na inne oddziały bądź na radiologię za każdym razem. Na oddziale prowadzona jest również rehabilitacja pacjentów. Należy ją podjąć jak najszybciej, tuż po ustabilizowaniu pacjenta. Tego rodzaju leczenie jest ważne w przypadku pacjentów po przebytych udarach. Jest bardzo istotne, ponieważ uruchamia pacjenta i pozwala usprawnić jego, czasami
całkowicie, a czasami w takim stopniu, żeby mógł funkcjonować samodzielnie, bądź przy pomocy niewielkiej rodziny i wrócić do poprzedniej aktywności. Dlatego w najbliższym czasie miesiąca, dwóch, do oddziału trafi również nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.